Cześć, witajcie. Radek Pogoda z bloga radekpogoda.pl i Święta Trójca Sprzedaży.pl. Jak widzicie na tablicy, dziś temat, który potrafi w niejednym dziale handlowym, w niejednej firmie handlowej, w niejednej firmie zajmującej się sprzedażą, doprowadzić do naprawdę wielkich, wielkich problemów, doprowadzić do poważnych scysji, do tego, żeby ludzie pracujący obok siebie, ramię w ramię, koledzy z roboty, koledzy z jednej firmy, rzucali się sobie do gardeł, żeby pojawiały się animozje, żeby pojawiały się problemy, wyrzuty i cały zestaw bardzo przykrych konsekwencji psychicznych, a czasami nawet psychiatrycznych dla ludzi, którzy w tym zespole funkcjonują. Pomówimy o tym, w jaki sposób dzielić prowizję. Jaki jest przypadek, o jakim przypadku mówimy? Mówimy o sytuacji, w której na przykład w firmie, która handluje jakimiś usługami czy jakimś produktem, dział sprzedaży na co dzień normalnie sam prowadzi swoje sprawy. Czyli handlowiec z danego działu sprzedaży kontaktuje się z klientami, klienci przesyłają mu zapytania, czy on do nich wychodzi w przypadku cold callingu, prospectingu, tych normalnych, codziennych procesów. Później na etapie rozpoznania potrzeb pojawiają się informacje o tym, że danemu klientowi potrzebna jest jakaś usługa czy jakiś fragment tego produktu czy usługi, które handlowiec chce dostarczyć, która choć trochę odbiega od tego, co jest normą, która choć trochę odbiega od standardu, od tego, co dana firma i dany handlowiec na co dzień dla tego typu klientów wykonuje. Co się wtedy dzieje? No, najczęściej jest tak, że nasz handlowiec, narysujmy go sobie tutaj jako pierwszą postać, prosi do pomocy kogoś, kto będzie mu w stanie w takiej transakcji pomóc. I oczywiście w tym miejscu może to być osoba, która na co dzień zajmuje się produkcją danego produktu czy danej usługi dla naszego klienta. To może być osoba, która zajmuje się logistyką. To może być osoba, która dokonuje jakichś analiz. Osoba z działu finansowego, osoba z działu marketingu. Ktoś, kto do roboty, którą na co dzień standardowo handlowiec wykonuje, jest, ten człowiek stanowi tą wartość dodaną. Ten człowiek jest dodatkową osobą, która w takiej transakcji bierze udział. I co się dzieje? Jeżeli transakcja toczy się normalnie, jeżeli następują jakieś rozmowy z klientem, jeżeli następuje rozwój całego procesu sprzedażowego, kiedy dowiadujemy się na temat tego, jakie potrzeby są faktycznie wymagane, kiedy ten nasz dodatkowy, pomocny człowiek, kiedy ta nasza pomocna dłoń pomaga transakcję przepychać w stronę realizacji, pomaga swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a bardzo często również swoim czasem, tym, że pojedzie z takim handlowcem na spotkanie, tym, że ten zespół dwóch czy czasami nawet więcej osób porozmawiają z klientem, porozmawiają z różnymi osobami w organizacji tego klienta, żeby faktycznie zrozumieć na poziomie sprzedażowym i na poziomie technicznym, produkcyjnym, wykonawczym potrzeby danej firmy, potrzeby danego klienta. Okazuje się, że kiedy dochodzi do zrealizowania takiej umowy, kiedy dochodzi do takiej sprzedaży zamknięcia, pojawia się problem, jak dzielić się prowizją. No bo przecież handlowiec za sprzedaż tego produktu czy usługi jakąś kasę dostanie. Oprócz swojej podstawy, oprócz swojej premii, on na końcu za wykonanie takiej sprzedaży dostaje prowizję. I co tu się dzieje? No, bardzo często dochodzi do różnego rodzaju niesympatycznych, do różnego rodzaju kłopotliwych, kosztujących potworne ilości energii i negatywnych uczuć sytuacji, kiedy między tą osobą, czy tymi osobami, które pomogły w danej transakcji, a handlowcem, dochodzi do przepychanek pod tytułem: ty zrobiłeś mniej, ja zrobiłem więcej, gdybym ja z tobą nie pojechał, to by ci z tego wyszło, gdyby nie ja, to by ci z tego w ogóle została dziura w ziemi, stary, w ogóle zapomnij, powinieneś mnie po rękach całować, całą tą prowizję oddać, jeszcze ze swojej kieszeni dopłacić, bo gdyby nie ja, to bym ci nie uratował w wyniku miesiąca czy kwartału, nie miałbyś premii, nie miałbyś tego śmego i owego. Myślę, że każdy z was w takiej sytuacji już kiedyś był, każdy z was zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo trudna jest to sytuacja zarówno dla osób, które biorą w nim udział, ale również dla szefa sprzedaży, również dla dyrektora handlowego czy menadżera, właściciela tej firmy, osoby, która odpowiedzialna jest za dział sprzedaży, za sprzedawanie. Bo nie czarujmy się, jeśli ci ludzie nie dogadają się między sobą, jeśli tu między nimi nie ma porozumienia, to problem dotyczący tego, w jaki sposób pociąć, pokroić tą prowizję na części, możemy nawet narysować jakieś małe, śmieszne nożyczki, ten pomysł wcześniej czy później wyląduje w rękach i wyląduje na biurku właśnie szefa sprzedaży, dyrektora handlowego albo osoby, która za sprzedaż jest odpowiedzialna. Oczywiście nigdy nie jest tak, że jedno rozwiązanie, takie, które za chwileczkę Wam powiem, będzie miało zastosowanie do każdej sytuacji, że ono w każdej sytuacji będzie dla Was jedynym gotowym na po prostu pstryknięcie palcami rozwiązaniem, które załatwi temat. Ale chciałem Wam podpowiedzieć coś, co ja stosuję od lat, co ja też jakby doradzam swoim klientom, żeby stosowali u siebie. Rozwiązanie, które jest bardzo proste i troszeczkę wyciąga szefa sprzedaży, troszeczkę wyciąga menadżera z tego nieporozumienia, które funkcjonuje między osobami zaangażowanymi w dany proces sprzedaży. To rozwiązanie to jest tak naprawdę
narzucenie ludziom, którzy w danej sprzedaży wzięli swój udział, ludziom, którzy zaangażowali się w nią, narzucenie tego, żeby ten podział prowizji od 0% do 100% przeprowadzili sobie sami. Oczywiście można powiedzieć, że to jest żadne wielkie odkrycie, no przecież i tak podział tej prowizji procentowej oni sami muszą między sobą dogadać. I macie rację. Tyle tylko, że metoda, którą chcę Wam pokazać, bardzo mocno ułatwia tą robotę. Sytuacja polega na tym, że tej dwójce ludzi, mamy tutaj handlowca i mamy tutaj tą osobę pomagającą, nazwijmy to pomocnik. Tym pomocnikiem może być pracownik działu serwisu, pracownik działu technicznego, pracownik produkcji, pracownik jakiegokolwiek innego działu naszej firmy, albo nawet osoba zewnętrzna, partner, agent, ktoś, kto po prostu z naszą firmą w jakiś tam sposób współpracuje. Rozwiązanie jest takie, że jeżeli widzimy, jeżeli w raporcie dziennym, jeżeli w rozmowie między handlowcem a szefem sprzedaży wiemy, że szykuje nam się transakcja, w której ten pomocnik będzie wykorzystany, my od razu z góry, zanim jeszcze nastąpi sprzedaż, narzucamy tym ludziom jasną informację. Słuchajcie, wiemy, że to jest transakcja wspólna, że i ty będziesz nad tym pracował, i ty będziesz nad tym pracował, że prawdopodobnie pojedziecie razem na spotkanie, że będą klienci mieli pytania i do handlowca, będą mieli klienci i pytania do tego, kto pomaga, ale zasada jest jedna. Zanim przyjdziecie do mnie z rozliczeniem tej transakcji, w momencie, w którym wiecie już, ile na tej transakcji firma zarobiła, jaki obrót czy jaką marżę udało Wam się wspólnie uzyskać, to Wy sami musicie między sobą ustalić, jaki jeden z pięciu poziomów podziału prowizji dla tej transakcji wybieracie. No i te podziały prowizji są brutalnie proste. Pierwszy to 0% dla handlowca i 100% dla pomocnika. Oczywiście sytuacja dość ekstremalna, ale jeżeli jest tak, że pomocnik sam znalazł klienta albo klient sam się z nim skontaktował, pomocnik sam dopytał handlowca, za ile mu taką i taką usługę, o której wie, można zaoferować, tą usługę zaoferował i faktycznie nastąpiła sprzedaż, no to można powiedzieć, że handlowiec jest tylko i wyłącznie osobą, która przygotowała jakieś tam dokumenty, papiery albo po prostu powiedziała pomocnikowi, powiedziała, słuchaj, tu masz moją starą ofertę, którą parę dni temu robiłem dla innego klienta, pokaż temu gościowi, może kupi. Jeżeli mamy taką sytuację, że handlowiec nie zrobił nic, handlowiec w tym momencie zajmował się tylko i wyłącznie swoją bieżącą, codzienną pracą i cała transakcja jest tak naprawdę wynikiem w 100% pracy tego pomocnika, tej osoby z działu serwisu, tej osoby z działu produkcji, tej osoby z działu logistyki czy jakiegokolwiek innego, to układ jest prosty. Handlowiec dał stary, zużyty materiał, który został ponownie wykorzystany. Pomocnik ten materiał wykorzystał, wysłał, dopieścił, dopracował tą transakcję do końca, wygrał ją, 100% prowizji należy się je. Punkt kolejny to jest układ, w którym następuje faktycznie jakaś współpraca, czyli nasz pomocnik obsługuje klienta, prowadzi tą sprzedaż, zajmuje się kontaktem z klientem, przygotowaniem ofert i tak dalej, ale szczegółowe warunki tej oferty układa mu handlowiec, natomiast nie wcina się dalej. Handlowiec dalej zajmuje się swoją pracą, pomocnik kontaktuje się z klientem, odpowiada na pytania, zajmuje się tak naprawdę przez chwilę tą robotą handlową, oczywiście będąc dalej w swoim miejscu. Idąc dalej, mamy sytuację, w której obydwu z nich wydaje się, że zrobili tyle samo. Potem mamy sytuację odwróconą, to handlowiec zrobił więcej, ale tylko, a pomocnika zaprosił na przykład tylko na spotkanie, na wyjazd do klienta, na jakąś rozmowę, nie wiem, calla, Skype'a, jakąkolwiek inną formę komunikacji z klientem, gdzie wiedzą swoją, ten pomocnik, ta osoba techniczna, bliższa produktowi, bliższa usłudze, pomogła tą transakcję domknąć. No i wreszcie układ standardowy, klasyczny. Handlowiec zgarnia 100% prowizji, pomocnik nie dostaje nic, bo to, co było w danej sytuacji potrzebne od strony tego pomocnika, to była po prostu informacja, tak, spokojnie, możesz mu zaoferować tą wersję, ta wersja jest wystarczająca na jego potrzeby, albo jakikolwiek inny błahy komunikat. Oczywiście możecie powiedzieć, że przykład pierwszy i przykład ostatni nie generuje żadnych problemów, no bo tu jest jasne, tą robotę zrobił handlowiec i to jest to, co dzieje się na co dzień przez 363 dni w roku, a to jest ta robota bardzo, bardzo rzadka, ten jeden czy dwa razy w roku się zdarzająca, kiedy to do osoby technicznej, do pomocnika zadzwonił klient, kiedy to z nim się skontaktował, kiedy to jego spotkał na targach i transakcja się wyłoniła. Wydawać się może, że system tak prosty nie będzie miał żadnej wartości, no ale uwierzcie mi, jeżeli ludzie wiedzą, że nie może być dyskusji, czy to jest bardziej 35, 32, 31, albo przekładając to na pieniądze,
Jeśli do podziału jest 1427,36 zł, bo tyle procentowo wychodzi z prowizji, która wynika z danej transakcji, to nie będzie dyskusji, czy 300 dla Marka są ok, a 700 czy tam 900 w tym przypadku dla Krzysia są w porządku, czy raczej 400 tutaj, a 900 tutaj, czy może dzielimy się inaczej. Samo wyznaczenie jasnych zasad, samo wyznaczenie jasnych systemów, tych ramek, tego narzuconego przez Ciebie, szefa sprzedaży, menadżera, właściciela firmy, osoby, która za sprzedaż jest odpowiedzialna, samo wyznaczenie tego standardu, opisanie tych cyfr i wymuszenie na osobach, które w danej transakcji biorą udział, tego, żeby dogadały się między sobą, jak nawzajem wyceniają swój udział w danej transakcji, bardzo, bardzo mocno ułatwia całą sprawę. Bardzo, bardzo mocno ułatwia dogadanie się, bo ludzie nie poruszają się w kwotach, ludzie poruszają się w procentach, ludzie oceniają dużo szybciej, dużo łatwiej to, jaki faktycznie był udział jednej, jaki faktycznie był udział drugiej strony. Dodatkowym benefitem takiego rozwiązania jest to, że możecie je wprowadzić do standardowego systemu budowania swojego systemu wynagrodzeń, że możecie go dodać do tego standardowego załącznika, do aneksu do umowy o pracę, który opisuje system wynagradzania, który opisuje premiowanie, opisuje system prowizyjny. I jeżeli ludzie taką informację zobaczą w dniu podpisywania umowy o pracę, w dniu, w którym po raz pierwszy zaczynają rozmawiać z Wami na temat tego, jak faktycznie płacicie za poszczególne transakcje, to tego typu zasady wskazane, pokazane i ogłoszone ze zrozumieniem po obu stronach na samym początku współpracy bardzo ładnie układają całą sytuację. Jeśli mieliście kiedykolwiek w swojej karierze, w swoim życiu zawodowym sytuację, w której właśnie transakcja dzielona, transakcja robiona przez dwie osoby generowała problemy, generowała potworne emocje i tak naprawdę o jakieś drobne 300-400 zł, a właściwie 50 czy 100 zł, bo zwykle o takich różnicach między tym, ile dostanie jeden, ile dostanie drugi mówimy. Jeżeli takie rzeczy generowały złe emocje, jeżeli takie rzeczy psuły atmosferę w dziale sprzedaży albo między działem sprzedaży i działem produkcji, między działem sprzedaży i działem serwisu czy innymi działami, spróbujcie wprowadzić ten system. Super prosty, bardzo łatwy do wytłumaczenia ludziom i też super, super porządkujący całą sytuację, załatwiający ten problem troszeczkę jakby za Was. Dzięki Wam serdeczne. Jeśli macie pytania do tego systemu albo jakieś uwagi, wpiszcie je w komentarzach pod filmem. Póki co zapraszam Was na bloga radekpogoda.pl, gdzie filmów na temat i wynagradzania handlowców, i pracy z handlowcami jest znacznie, znacznie więcej, a również na bloga Święta Trójca Sprzedaży, gdzie za chwileczkę pojawią się materiały o dużo bardziej zaawansowanych i dużo trudniejszych w codziennym handlowym życiu technikach. Dzięki Wam. Na razie. Cześć.